No i witam serdecznie wszystkich. Drugi odcinek z Gleviki połączeniu. Jesteśmy już na głównym kanale. Nareszcie, po 3 miesiącach puchy można wrócić do domu. Także z tej okazji mam dla was konkurs. 3 osoby zgarną po 50 zł w SM-ach przelewem. Czyli z tego co sprawdzałem to jest 1300 SM, także całkiem fajna sumka. Musimy odzyskać zasięgi na tym kanale, dlatego żeby wziąć udział zostawcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie swój nick z gierki oraz jak wam się podoba najnowsza aktualizacja Glevi 3.5. No i jak ktoś jeszcze nie subuje, no to wiadomo klikać. Tyle ode mnie, zapraszam do oglądania. A polatali dzisiaj sobie Darkona 530 szkatek, otworzymy, no mam nadzieję, że poleci kurwa 50 przepustek. Statystycznie powinno być, bo po prostu zaraz jest północ, stoją sobie kolejne katakumby. Zaczął już dzisiejszy, wylatałem, ale tak z jednego dnia to nawet nie ma co tego otwierać, więc zobaczmy. O, 56, no i dzisiaj mnie nie oszukało, bo tak właśnie biskup mówił, że on sobie dropi po 500 szkat Darkona dziennie, no i na te 10 szkatek powinna być jedna przepa. Tylko że ja wczoraj otworzyłem 500 szkat. Jak nie trochę więcej, poleciało mi kurwa 30 parę przeb, więc wczoraj mnie wyruchało, dzisiaj jest dobrze, czyli mam na pakiecik. No i tak samo, będę musiał sobie wylatać katakumby i 500 szkat Darkona dropnąć, żeby mieć na pojutrze znowu. Także spoko, mamy to, doklikamy sobie jeszcze wonów, trochę z tego było i interesuje mnie jeszcze, to sobie zaraz rozdam. Interesują mnie jeszcze szkaty Darkona. Ze szkat Darkona mamy, ło, 4 kryształy i 240 szkat mroku, 2 kryształy, no tutaj się kurwa nie popisała gierka niestety. I zobaczmy jeszcze ile ja mam korów. 630, dobra, te kory generalnie są mi potrzebne, no bo zbieram kryształów 100, potrzebujemy 300 dusz i tam 200 lege korów ametystu, żeby wytworzyć ten wkład do rękawicy. I najtrudniejsze co tu będzie, no to kurwa właśnie te kory, no bo dusze nadropić 300 to jest nie problem. Kryształy już prawie mam, no ale korów, żeby zrobić 200 tych legendarnych, to jest 14 koła prawie surowych. Więc trochę tego jest, na pewno będę musiał dokupować, ale kurwa ostatnio sobie klikałem, jak widzieliście te ametysty. Został mi tu bez skazy i znakomity, no i chciałbym sobie wpierdolić jakiegoś wybornego. Zobaczymy, może jakiś fajny wejdzie, jak nie to miksa na sklep wystawię po prostu, no i dalej już te kory będę zbierał, ale chcę to sklikać. Ja pierdolę, przejebałem te kory, spaliło mi na znakomitego raz i teraz mi jeszcze nie wszedł na kurwa przejrzysty. Idę dokupić matówkę, no ale nie będę was już zanudzał, no ja to wpierdolę tego drugiego znaka, choćby nie wiem co i sobie klikniemy. No kurwa wyjebało te kory trochę z ceną. Chyba że... dobra kurwa, może będą ametystowe kory legendarne. Bo tak bym musiał kupić staka 1000, żeby mi się to jakoś mniej więcej kalkulowało. Dobra, są pojedyncze kory po 40 wonów. Bo zwykłych matówek nie było, już myślałem kurwa, że będę musiał naprawdę kupować surowe. A nie ma żadnych małych staków, ktoś wykupił i w ogóle z ceną poszły do góry. Ale mam kurwa legendę i klikam sobie. No i weszło za tą próbą akurat co doniosłem. Mamy miksa znakomitego. No i co, lecimy na wyborniaka. Przedwyborny, ja pierdolę. No jakby chociaż te dungi alchemia było. No ta ninja jest, tak by się ucieszyła z tego ametysta. Dungi legendy, ty kurwa dziwko, no. Ja pierdolę. Nie miksuję tego. Nie miksuję tego, bo to się nichuja nie opłaca. Nie wiem, z 6 kawonów chyba taki dungi alchemia można dorwać. Teraz zobaczę ile jest wyborny miks i wystawię go na sklep. Nie no, trzeba zmiksować, dobra, za 900 wonów jest miks, potem jest za 1000. Chuj, najwyżej wyjdzie tak jakby po prostu poszedł w pizdu ten kurwa kory, znaczy ten kamyk i tyle no. Teraz zjara, wystawię za 1000, będzie kurwa elegancja Francja i tyle. A może da dungi alchemia, no bo kurwa 7,5 kawonów jest najtańszy, no to ja pierdolę no. Mogłoby wejść, naprawdę. Kurwa, legendy, alchemia, niwelacja bloku. Dobra, idę po jeszcze jednego. Zawsze się kończy tak samo. Ja nie mogę kurwa klikać tych ametystów. Ja pierdolę, chyba muszę go usunąć. Bo to inaczej to się chyba nie skończy ta zabawa. No ja pierdolę, naprawdę kurwa, ile razy ja już to zrobiłem? Jeszcze przed kurwa łączeniem kurwa sezonówki to napierdalałem. Ja już ten ametyst kurwa przemieszałem ze 15 razy kurwa. I chuj, i nawet dungi alchemia mi nie wbiło. No nie wiem kurwa, no. Uj, wystawiam go za 1000 wonów i wyjebane. I kolejna próba. Atrybuty, pyk. Panią Yangów, kurwa, no i teraz nie wejdzie. Atrybuty, dobra, dungi alchemia, dungi alchemia. Dungi, niwelacja braku ciosu gracza i chuj w dupę. No niestety widzowie, mamy pecha, bo nie zszedł mi ametysta, a przyszły wony za co inne. No i kurwa, znowu mnie podkusiło zakupić drugiego, tylko nie mam znowu wonów, czekaj, część Yangów, więc sobie z rana na dzień dobry, pierwsze co zrobię, to od razu sobie przetaś tam ametyścik
I zobaczymy jakie bony. Silny dungi, niwelacja odporności na ludzi, niwelacja bloku ciosu gracza. Piękny kurwa. No nic, idzie znowu na sklep za 1000 won. Prześladuje mnie kurwa ten ametys, no nie chcę zejść ze sklepu. I znowu mi się wony nazbierały i znowu mnie kurwa podkusiło, żeby kupić miksa. No i kurwa to się nigdy nie skończy, nie wiem, to jest 17, 18 kurwa próba wbicia jakiegokolwiek ametysta. Dungi alchemia, ja pierdolę. Po tylu próbach wreszcie jest Dungi Alchemia, legendarny smoczy ametyst wyborny. Ja pierdolę. Niesamowite. Nie wierzę, że to się w końcu stało. No taki jest wart 7,5 kawa on chyba stoi najtańszy. No to powiedzmy, że no tego co tam przekręciłem kurwa na sezonówce, to ni chuja nie zwraca. Ale powiedzmy, że no to co przekręciłem tutaj na głównym, no to jestem nawet na plus chyba, bo 5, nie, który to już raz zakręciłem, no z 5 wybornych przekręciłem, po 1100, 1200 won, no to jakoś tak, może z 1000 wonów do przodu jestem. Dobra, mam nadzieję, że mam itemy, żeby go ulepszyć, bo wonów nie ma, ale mam trochę nasion, odłamki też będę miał swoje, więc zaraz go spróbuję dokuć do plus 6, no i ninja dostanie w końcu ametysta, a ja mogę przestać się z tym kurwa bawić, nie? No i kurwa szybka akcja, 12 fasolek. Czy w ogóle w te 12 fasolek miałem 3 próby na plus 6, no i siadło za trzecią, także elegancko, idę na ninja montować i kurwa ja tam mam, jakie ja mam na ninja, dungi, alchemia znakomitego, nie wiem czy się opłaca to kurwa za 350 wonów cęgi kupować, chyba się opłaca, zaraz obejrzę na mieście ile takie stoi. Jesteśmy na ninja, no kurwa wyciągałem cęgami w sumie dwa razy na woju, jak wymieniałem topaz i ametyst ze znakomitych na wyborne i nie weszło mi ani razu, nie mam SM-ów teraz, nie mam też od kogo pożyczyć, jutro są karty, no ale do jutra mi się nie chce czekać, poza tym pewnie mi się pierdolił kurwa miesiąc czasu, żeby tego ametysta sprzedać, więc sobie go wyciągnę tak, no nie powiodło się, ale to chuj z tym, wsadzamy sobie wyborniaka, no i fajnie, bo doszło nam wszystko, doszło mroku, doszło odpo, jest gitara. No taki ametyst, kurwa, z tego co pamiętam, chyba 2 miliony dawał w meti na Darkonie. No jeszcze trzeba będzie wymienić topaz, też nie na perfa, tylko jakieś obrażenia władcy, no ale to już na pewno będę kupował, nie wiem ile, może taki ze 4, 5, 6 kawon. Obrażenia władcy wyborne, trzeba będzie po prostu nazbierać i se kupić. Robimy sobie lekki opening, mamy ponad 1000 szkat Darkona, jedna paczka katakumb, no i dodatkowo jakieś trytony, które latałem przy okazji SM-ów. Było teraz w sobotę 6 godzin kart, no to 3800 SM, bo jeden kupon wczytałem. No otwieramy, 1000 szkat Darkona, 157 dusz, no dusz z tego za dużo nie leci, ale interesuje mnie, kurwa, gdzie to będzie. Skrzynia instrukcji pasywnych. Ja, ile? 340 skrzynek, kurwa, z 1000 szkat Darkona? Ja pierdolę, ale ten Darkon to jest syf, a tych szkat czyni run, 4 koła, no to też kurwa nie za dużo. Ja pierdolę, jakim ten Darkon jest syfem. 102 szkaty, znaczy 102 przepy, no to tak jak powinno być, dobra jeszcze tutaj. A z katakumb coś leci więcej, 1600 run z jednej paczki, czyni instrukcji 116. No to też tak o, kryształy mroku 2, mega. No i bonusowe. 74 dusze na ojebanie, trochę wonów z tego będzie. Pyk, pyk, pyk. Pokaż 860 wonów. I teraz tak, daj mi te skrzynie run. Ile ja będę miał tych runek jak to otworzę? Czy będę miał po 7,5 koła, czy nie bardzo? Po 6000, kurwa, ta może dokupię. Gdybyśmy sobie poklikali trochę te runy. No, a tych pasywek to też cały chuj rad, exo sporo. Nic, idę dokupić tych skrzynek run i spróbujemy może coś poklikać. A, jeszcze te skrzynki. Dobra, kurwa. W ogóle z paczki katakumb dwa kryształy będzie, to jest. A to trytony, darkony. 8 chyba. To nie najgorzej. Dokupiłem po 1500 każdej runy. No w sumie tylko zielone były po 200 kaka, a tak te po 300, więc sporo siana na to poszło. No i mamy po próbie każdej na plus 16, żeby przeskoczyć. Co, zaczniemy od białej, albo nie od białej, zaczniemy sobie od pomarańczowej. Spaliła, biała, dobra, biała weszła, najważniejsza, i zielona, spaliła, ja pierdolę. Dobra, co tu jest dalej, tu się w ogóle coś zwiększa? Nie, ale chyba na plus 20 jest dopiero przeskok. No to co, zrzucam sobie wszystko tutaj i klikamy dalej, zobaczymy jaki będzie przeskok. Kurwa, no i po tych wszystkich
męczarniach dobiłem to do plus 19. No mega mi popaliło na tych drogich duszach węży pod szywony. No ale co zrobisz, na 50% mnie nie lubi chyba za szóstym razem, czy chuj wie za którą mi to weszło. No i na plus 20 mamy przeskok 50 wartości, jeden średnich i 3 potwory. No czyli spoko, spróbujemy sobie, spaliłem. Piłem dusz na dwie próby, bo było akurat w fajnym pakiecie. No i też spaliłem, ja pierdolę. Jakie to jest kurestwo, jeszcze raz tego gościa. Znowu na dwie próby, ale ozdób już nie miał, kurwa mać, no. Ogólnie kupowałem tylko i wyłącznie dusze, bo zdoby stale i tak wszystko do tego czasu miałem swoje. No i poszło mi, miałem chyba z 1000 wonów, więc 700 wonów mi poszło na samo kupowanie dusz, żeby to podbić te 5 plusów. A w sumie to 4 plusy, kurwa, bo plus 16 było, no. Ty, na plus 21 mogę dalej podbijać? Myślałem, że na plus 20 jest znowu przeskok, że trzeba te 7,5 klocka run wyjebać. I nie wiem, czy ja to mogę podbić do 25 i to mi znowu da jakiś przeskok, czy do 24 podbiję. I po prostu na 25, żeby był przeskok, trzeba będzie znowu 7,5 koła run. No ale chuj, testujemy to. Ej, jakiś błąd w nagrywaniu mi wyskoczył. No za drugim razem mi weszło na 22 i tutaj na 23 już mamy znowu 7,5 koła fragmentów białej runy. No i najprawdopodobniej to na 23 ulepszymy i znowu co 5 daje przeskok, więc pewnie trzeba będzie dwa razy podbić potem i znowu da nam jakiś przeskok na 25 i potem do 29 podbić i na 30, żeby był ostatni przeskok, znowu będzie 7,5 koła fragmentów, także no nie pozostaje nic innego jak po prostu to zbierać. Szkoda, że żadna inna runa nie siadła, no ale jak widzicie mnóstwo siana to pochłonęło, żeby to podbić kurwa do tego 22, to nie licząc już koszt tych run 7,5 koła, co mi siadło szczęśliwie na tych 50%, no to kurwa prawie 1000 wonów mi poszło, żeby to dobić, także kurwa sporo siana to bierze. No ale co, no trudno, trzeba farmić dalej. Mam 21 koła pereł i z racji tego, że w sumie na razie nie mam co z nimi zrobić, to pomyślałem, że pomieszam rękawice. Może w końcu się uda tego perfa wbić, ale ja sobie będę raczej robił tak po jedna, dwie zmianki, żeby tego przypadkiem za dużo nie zużyć, gdyby miało wbić, także ja to sobie przeklikam na spokojnie, a z wami się słyszę na efekcie końcowym, no zobaczymy, czy coś z tego będzie w końcu. No niestety, kurwa, poprzemieszałem, no weszło mi chyba z 4 razy mi weszło, 3 razy silny, no i teraz mi zostało 4 koła zmianek, czyli, znaczy 4 koła pereł, czyli 4 zmianki, no i nic lepszego już raczej nie wymieszam, więc po prostu nie mamy potworów, zamiast potworów mamy bossy, a tak to reszta bonusu taka sama, 3 razy silny, no ale spoko, te 10 bossy się przyda, bo ja sobie wychodzę, dropię te ozdoby i szkatki, także no na pewno będzie git. Upgrade'ujemy sobie lekko woja, kupiłem 5 artefaktów Entai po 400 wonów za sztukę, czyli wychodzi nam 2000 wonów za ulepszenie, ale tu nam dojdzie 3 na diabły, także wydaje mi się całkiem spoko bonus i klikamy. Szkoda, że to się jakoś nie podświetla, że to jest na stopniu drugim i jest już jakby podbite. No z takich tańszych artefaktów to no to w sumie już nic nie ma do zrobienia, bo tylko te Entai były po 400 wonów, a tak to te podkowy i na bossy, znaczy na potwory i nawet te księgi piekła są dość drogie, więc tego już nie będę robił. Jeszcze chyba pentagramy są tak po 500 wonów, no ale jeden na razie mam wydropiony, może jeszcze kiedyś mi te 4 dodropią, ewentualnie jak dropnę jeszcze z 2, to sobie 2 brakujące dokupię. No i te jeszcze będzie można porobić, tylko to pereł potrzebuję i takich innych pierdół, no nieważne. Jeszcze 1000 wonów przełożyłem, 10 koła rat exo i wytworzymy sobie ostatnią runę, którą nam brakuje, to jest runa... Runa potworów, tak, 10 na potwory, pyk, czytujemy, dobra i teraz wojek ma runy elegancko porobione, no wiatru mi na razie niepotrzebne, one też są tanie, to mógłbym dokupić, tam chyba po 50 wonów, 60, coś takiego, i z tych wytwarzanych to jeszcze mam runę obrażeń i runę ludzi, no ale nie jest mi ani jedna, ani druga potrzebna na razie, odpo nie potrzebuję, więc to zostawiam, runy na ten moment jak dla mnie są skończone i będę się zajmował innymi rzeczami. Trochę zostało podropione, no i sobie otwieramy, 660 szkart od Chłani, no już więcej nie mogliśmy zrobić przepustek, bo brakło dusz, a dusze teraz też będziemy potrzebowali 300 sztuk na wkład, więc otwieramy tak jak jest, 75 rzemyków, 150 książek ponad, i jeszcze pokaż mi 660 skrzyń z pasywkami i 3300 skrzyni run, dobra, 1000 szkart Darkona, pyk, 130 dusz, to całkiem spoko w sumie. Skrzyń, pasywek 300, run podobnie, no i 3 pakiety katakumb, o w ogóle 100, przep, mega, 3 pakiety katakumb i z tego było dusz 208, to tak kurwa, o, średniawka raczej, czyli run 4 koła, pasywek 3,5, dobra, ło kurwa, perełek ile jest, dobra, zaraz coś zmotamy z tego, zobaczymy, a ile jest czystych yangów, pokaż mi tutaj, będzie, z 2 koła, nie, nie będzie.
1700, 1800 prawie. A właśnie, kryształów poleciało 10. Trzech paczek katakumb i jeszcze przecież są te szkaty Darkona i szkaty Mroku jeszcze mam. Potrzebujemy 100 kryształów na wkład, więc fajnie jakby poleciało. Może najpierw szkaty Mroku 0, szkaty Darkona 6 kryształów, czyli brakuje nam 9. Okej, okay, ale tak na razie, a właśnie, korów 2000, mega mało. Potrzebujemy 200 legend, na razie mamy 137, więc i tak nam jeszcze będzie brakowało, a na mieście nie ma teraz, no to tą chwilę mamy na dozbieranie tych 9 kryształów. Wystawiłem sobie taki sklepik do wyjęcia ponad 5 koła won. Jakieś odłamki energii, bo wyszło ich jeszcze 600, możemy wytworzyć, więc ogólnie byłoby ich około 1000, także tyle nam nie potrzeba. Rzemyki, które poszły do góry, no i wszystkie takie rzeczy, które nam nie są na ten moment potrzebne. I jeszcze może by tam coś szło dostawić, no ale na razie sklep jest full, więc najwyżej później będę dostawał jakieś inne itemy. Dropu sporo, ale zrobić z tego można nie za wiele. Po 4 książki archeologii, rzeźnika i władcy udało mi się wykombinować, więc możemy sobie to podbić do G3. Dojdzie tam nam zawsze chyba 2% na metiny, tak? Bo dawało 10. No, da 12, tak samo da 12 moba i 12 na władców. Te książki władców w ogóle jakieś mega drogie, znaczy mega tanie, po 300 kaka nawet cię kupić. Także doszło nam tutaj na potwory. W sumie się... A, dobra, dwa... A na potwory? Nie, 4 na potwory doszło, 2 władcy, 2 metiny. I jeszcze pojedziemy sobie wytworzyć artefakty. Mam postój i wyprawy na metiny są drogie i w sumie to nie starczyło mi nawet yangów, żeby to kupić, ale mam większość dokupione, chyba 2500, więc po prostu jak się dozbiera yangów, jak zejdzie coś ze sklepu, to sobie to zrobimy. Ale już się sam pogubiłem, kurwa, gdzie się to wytwarzało. Nie, no tutaj. Tylko, że na dole. I my chcemy naszyjnik mistrzów, nie, artefakt mistrzów. I artefakt i pierścień. I teraz do artefaktów i podbijamy sobie na dwójkę. Doszło 2 na dungi. I tutaj 3 na bossy. Jeszcze potem 3 na metki. I już zbieram pentagramy. Brakuje mi 2. I jeszcze 3 na mrok dojdzie.